piątek 18 marca, już po raz czwarty na kręgielni w klubie High Life w Dzierżoniowie, odbyły się zawody bowlingowe dla uniwersytetów trzeciego wieku z całego regionu. W tym roku przyjechało 8 zespołów, dołączył do nas Wrocław, nie przyjechało Ząbkowice i drugi Wałbrzych. Jak widać, ta impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo lubimy grać w klęgle, jest to gra zespołowa i indywidualna, mamy konkurencję kobiecą, męską i drużynówkę. Najważniejsza jest integracja, najważniejsze jest to spotkanie, kiedy wszyscy się bawimy, śmiejemy, są takie wesołe obrazeczki na ekranach po rzucie, więc jeszcze jest śmiech, czy się trafi, czy się nie trafi, ten obrazeczek jest zawsze inny. Teraz 60-latek to młodzieniec, można powiedzieć. Tak, ja mówię, że ja mam 7 krzyżyk, ale czuję się na 18 lat. Chcieliśmy złożyć podziękowania dla pana starosty Janusza Gustka za wsparcie finansowe, jak również panu Andrzejowi Bolisendze i Dariuszu Kłackiemu za przekazanie gadżetów Dzierżoniowa dla wszystkich uczestników. Do Dzierżoniowa przyjechali przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku z całego Dolnego Śląska. Dowiedzieliśmy się w Nowej Rudzie na forum i tam właśnie był wykaz tych imprez wszystkich tutaj na Dolnym Śląsku, który właśnie dzisiaj się odbywa tu w Dzierżoniowie i chętnie przyjechaliśmy i będziemy korzystać z takich właśnie tych różnych imprez. Teraz jeszcze do Żarowa pojedziemy chyba 16 kwietnia. Także no super, na pewno nam się bardzo podoba. Są osoby z Wałbrzycha, jest UTW z Żarowa, no i tutaj z Dzierżoniowa, także na razie poznaliśmy. Przygotowywaliście się do dzisiejszego turnieju? Nie, wcale, po prostu grałam chyba, ja wiem, 10 lat temu. Tylko raz w sanatorium, jak byłam w odcinku. Aha, ale macie jakiś zawodników czarne konie z waszej grupy? No, tak widzę, że tam panowie, bo jesteśmy grupą mieszaną, także panowie myślę, że coś zdziałają, a my przy nich. Wśród uczestników byli też tacy, którzy do Dzierżoniowa przyjechali już po raz czwarty. My przyjeżdżamy od samego początku, bardzo nam się to podoba, jest tu miła atmosfera. Chociaż nie zawsze nam się uda wygrać, ale mam nadzieję, że przyjdzie ten moment, że wygramy. Niby to jest tylko w formie zabawy, ale każdy jakiś tam chce wygrać, no na pewno. Pomysł, który naprawdę scala ludzi i jest to bardzo fajne, miła atmosfera, także wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne dla uniwersytetów trzeciego wieku. Widzę to samo po moim uniwersytecie, zresztą my tutaj w tym regionie tworzymy z Dolnego Śląska taką współpracę właśnie z tymi uniwersytetami i co rusz w sumie za miesiąc będą bóle w Żarowie i też przyjadą wszystkie uniwersytety. Także jest to dobra sprawa. Nagrodzone drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe gadżety z Dzierżoniowa. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.